Luxpaw z siedzibą w Morzu Wolekołakońskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. W tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami! W ostatnim czasie przy świetlicy wiejskiej w Modliszewicach stanęła ciekawa instalacja artystyczna. Osoby przechodzące lub przejeżdżające przez centrum wsi witane są przez słomianych ludzi siedzących na balach siana. O co w tym chodzi i jaki cel ma to dzieło, opowiedziała nam sołtys tej miejscowości Ewa Nowak. Chciałabym zwrócić uwagę na to, co znajduje się u nas tutaj przed naszym budynkiem świetlicy wiejskiej, czyli są to snopy ze słomy od naszych gospodarzy, na których siedzi rolnik z żoną swoją i małym synkiem po ciężkiej pracy wykonanej na polu. Jest to dzieło związane z dożynkami, które odbędą się w naszej miejscowości. Te postacie są symbolem naszych tradycji i historii, przypominając nam o ciężkiej pracy i poświęceniu naszych przodków. Dożynki są dla nas okazją do celebrowania tradycji, która sięga setek lat. Jest to moment, w którym możemy podziękować za plony i docenić pracę rolników, którzy ciężko pracują na naszych polach. Chciałabym wprowadzić w naszej miejscowości nową tradycję, co roku tworzyć piękne figury i wieńce ze słomy, które u nas już wieńce to są naprawdę tradycją od lat, bo na każde dożynki w naszej miejscowości jest robiony wieniec, który później dożynki odbywają się w kościele, a po kościele w dany dzień mamy później tutaj, zapraszamy naszych mieszkańców na poczęstunek, czyli kawę i herbatę i ciasto. Myślę, że jest to wspaniały sposób na podtrzymanie naszej kultury i zachęcenie naszych młodszych pokoleń do uczestnictwa w tych wyjątkowych obrzędach. Dzięki temu możemy zintegrować naszą społeczność, a także pokazać innym, jak piękne i bogate są nasze tradycje. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy z entuzjazmem dołączą do tego przedsięwzięcia i wspólnie stworzymy coś niezapomnianego. Razem możemy uczynić z tego doroczne święto, na które wszyscy będą czekać z niecierpliwością. Przy okazji chcę jeszcze dodać, że mieszkańcom się ten pomysł podobał, w związku z tym, że mamy to pierwszy rok, zrobiliśmy coś takiego, co jest powiązane z dożynkami i zakończeniem żniw w naszej miejscowości. Okoliczni mieszkańcy, czy nawet ktoś obcy przejeżdżając, zatrzymuje się, widocznie im się to podoba, bo bardzo chętnie nawet się pytają, czy mogą sobie zrobić zdjęcie. Także chyba im się ten pomysł nasz podoba. No właśnie, czy to będzie tutaj na stałe, czy ewentualnie w przyszłości będą powstawać kolejne takie instalacje? Starczy się ten tutaj, to co przedstawiamy w tym roku, będzie zdemontowane po naszych żniwach, czyli dożynkach naszych żniwnych. Natomiast w przyszłym roku będą powstawać nowe postacie, nowe jakieś figury. Pomysłów mamy tutaj z koleżanką Ewą bardzo dużo, która właśnie, muszę tutaj jej podziękować, że wspólnie z tą koleżanką razem tworzyliśmy to dzieło z kolegą Szymonem, który nam tutaj pomagał, a jeszcze oprócz tego mamy co roku wystawiane są figury na Boże Narodzenie tego typu jak bałwan, sanki, renifer. Natomiast na święta wielkanocne mamy rekwizyty piękne, jaja pomalowane na kolorowo, zajączek w środku. Także myślę, że co roku zawsze będziemy tworzyć coś nowego.